Siemano, siemano, witam serdecznie, ja jestem Szczypson i dzisiaj jesteśmy znowu na Palionowie i dzisiaj jesteśmy lekarzem, dzisiaj, no zmiana totalna, dzisiaj lekarz, dzisiaj to jest moje przeznaczenie, spytacie, dlaczego lekarz, przecież wczoraj był policjant, dzisiaj jest lekarz, dlaczego tak się wydarzyło, zaraz się oczywiście widzowie dowiecie, no w sumie mógłbym wam no dobra, powiem wam dlaczego, ogólnie Yeti kazał mi zostać lekarzem z tego powodu, że, no Dave sobie, że tak powiem, złamał sobie łapę tutaj w tym Minecrafcie i ktoś go musi wyleczyć, a niestety nikt inny się nie zna na medycynie, tylko ja się znam na medycynie, znaczy, no dobra, na temat medycyny mam żadne pojęcie, ale przynajmniej troszkę potek potrafię robić, mam laboratorium jakieś, więc tutaj zostało przygotowane takie laboratorium, w którym dzisiaj położy się Dave i którego dzisiaj tutaj będziemy, prawda, że tak powiem, leczyć. Postaramy się mu dać jakieś leki przeciwbólowe czy coś takiego w tym Minecrafcie, nie wiem, cokolwiek, żeby po prostu czuł się troszkę lepiej, No i to jest plan na dzisiejszy film w sumie. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, zostawcie kolejną łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Zapraszam na kanał Szczypson Plus, tam również filmiki są codziennie. Przepraszam, że na kanale vlogowym teraz przez jakby nie ma filmów od jakiegoś czasu, ale wynika to z tego, że po prostu robię zapas na wyjazd i już nie wyrobiłem się z tym, żeby zrobić filmy tam, ale oczywiście jak wrócę tylko po 18, prawda, maja, tam około 20 powinien pojawić się jakiś film. Dobra, biegniemy. O, sierżant Bzyku! Witam Szczypsona. Jak tam, jak dzień mija? Czekaj, no super, ale zaraz, kim ty jesteś? Czym ty jesteś? Ja jestem doktorem w tym momencie, proszę mnie nie denerwować, ja muszę wykonywać swoją pracę. Gdzie jest ten poszkodowany ze złamaną ręką, matko, ale serio, ale a co ze strojem policjanta? Co się tam stało? Został, prawda, spalony. O nie, no to naprawdę wkurzę się naprawdę, ale dobra, niech będzie. Ci nie oddam, nie? Ale ty mi... No. A tak swoją drogą, czekaj, zanim przejdziemy. Ej. Jeszcze jedna rzecz, bo ja od ciebie kupiłem ten strój i jakby wypożyczyłem, nie? No tak. No ale ja zostałem policjantem ostatecznie, więc, ja i tak bym go dostał, więc oddaj mi moje emeraldy. No ale te... nie mam ich. Nie, sorry, już nie ma. Jak nie masz już ich? Wydałeś je? Już przegrałem. Na ruletce. W Minecraftowym normalnie tym. W Minecraftowej ruletce. Dobrze. Witam Dave'a. Jak się czuję? O nie, dobra, nie. Proszę go wypuścić. Nie wiem co. Czekaj, ale to jest on, potrzebuje pomocy. Ja mam permisję, no dobra. No. Moje permisje, jestem lekarzem, mam prawo do wszystkiego. Zapraszam za mną, idziemy, prawda, do laboratorium, do takiego, prawda, miejsca szpitalnego, w którym, prawda, no jakoś cię poskładam do kupy, że tak to mówimy, szefie. No bo nie może to tak być, że się tak boli to wszystko, nie? Więc jakieś tam, lubisz leki przeciwbólowe? Lubię. Lubię. Dobrze, no to zapraszam na dół, tam coś ci, prawda, co ty robisz? Patrzę. No dobra, niech idzie z nami, ona w sumie nie przeszkadza, ważne, żeby to za bardzo nie wcinać się w rozmowę. Dobra, w takim razie witam w moim królestwie, moje laboratorium. Szybkie oprowadzenie, prawda. Tutaj, tak, na samym środku, klatka dla policjanta, zapraszam. To nie ma opcji, ja tam nie wchodzę. Zapraszam, proszę wejść do środka. Nie, ja nie wchodzę do środka. Ale jeżeli tam nie, jeżeli na środku nie ma policjanta, to nie da się pracować. Nie, oczywiście, że się da, ja w to... Teraz się da. Policjant albo za kratami, albo za drzwiami, no. Nie, no ja tutaj udaję, że jestem nikim. No dobra, możesz tam udawać. Nie muszę udawać. Dobra. Ogólnie tak, szybkie oprowadzenie, tutaj skrzyneczka, jakieś skrzyneczki. Tom, za tymi drzwiami nie chcesz się znaleźć ogólnie, nie? Czemu nie chcesz się znaleźć? Bo to już tak ostatecznie, tam, że tak powiem, się operuje. Oj, no dobra, masz rację. Tam nie chcesz się znaleźć. Tutaj jakieś kolejne skrzynki, no ogólnie laboratorium jak laboratorium, nie? Ja poproszę tylko ciebie, Dave, żebyś się tutaj położył, prawda, na tym łóżku. Żebyś mógł po prostu, A ja cię będę obserwować. Ty obserwuj, dobra, w takim razie tak, musimy zaobserwować, jak wygląda sytuacja z ręką. Tak. Właśnie, najgorsze jest to w tej ręce, że ona się robi troszkę fioletowa. Ula, to oznacza, że to troszkę oznacza, że jakby ci się ręka psuje, nie? Co? Jak, ale jak, co? No tak jakby gnije. O nie, czekaj, a jakbyśmy dali mu lód, weź ten lód właśnie, do ręki. Lód, to jest dobry pomysł, lód trzymaj w ręce. Weź go do ręki i trzymaj właśnie w tej ręce. I się połóż, i na spokojnie się połóż, tylko w tej dobrej ręce, o właśnie w tej. Tak, żeby ci ciągle chodziło, to na pewno nam, że tak powiem, da więcej czasu. Lepiej jest, dobrze. W takim razie ja bym chciał ci teraz na przykład tak, żeby dla lepszego samopoczucia tutaj, prawda, antybiotyk wyleci. Proszę go wypić. Leci antybiotyk, ja nawet myślę, czy nawet wiesz co zrobić, nie przykryć go jeszcze lodem. Mówisz lodem? Nie no, lodem na razie jeszcze nie. To jest tak, to mamy tak, tu mam jeszcze dwie takie inne potki. Tu masz ten lód, to ci się przyda na pewno. Tą potkę, którą ci teraz dam, to jest lek, to jest taki lek przeciwbólowy, który po prostu, no jest bardzo mocny, więc z nim trzeba uważać. Zaczekaj, stop, daj mi, co to jest za lek? To jest przetestowane przez tutaj Yetiego i przez wszystko, że ty możesz takie leki mu dawać? Co się to obchodzi?
No czekaj, ja to muszę sprawdzić, może nawet muszę wypić. Kto tutaj jest lekarzem, bo mi się chyba coś pomyliło. Nie, w sumie no masz rację, ale ten lek może być niebezpieczny, no dobra, niech ci będzie. Ale ja powiedziałem, że za duże wyspożycie go może źle skutkować, więc trzeba z nim uważać. Mam jeszcze jeden tutaj, ale go trzeba dawkować. Nie są to za dobre leki, ale za to działają. Czy troszkę mniej boli ręka? O nie, wyrzuca chleb! Wyrzuca chleb, to niedobrze! Ej, nie jest chyba najlepiej. Połóż się lepiej. O, lepiej jak ty się na położy. Na pewno jesteś lekarzem? Ja, jestem oczywiście z lekarzem. Leż tutaj, nie ruszaj się, chodź. Nie ruszaj się w ogóle. Puścimy coś tutaj, ej. To nie jest dobrze. Nie jest dobrze z nim ogólnie, bo on już chłopowi ma martwice łapy. No. Ale nie odsuń tego, bo mnie usłyszy. A, dobra. Martwice łapy już ma trochę, więc nie jest kolorowo. No. On ogólnie, no, trzeba tą rękę... Ale da się go jakoś wyleczyć? Znaczy inaczej, ja lekami mogę jakoś reperować, że tak to ujmę, nie? Ale ostatecznie może być tak, że będzie trzeba go niestety operować. Więc nie! Musisz załatwić mi pozwolenie od Yetiego na operację. Nie można, ty, no co ty gadasz, to jest... No, jest to takie jest ryzyko, jest takie ryzyko, że tak może być. Jak ja bym miał, ale dobra, ja, a co się ja nie stanie? Wiem, powinienem mu to mówić? Wiesz co, kurczaczki, to jest trudne pytanie. Ty to zrób, ty mu powiedz. Czemu ja mam to? Nie, bo on mnie nie lubi. Nie jest dobry pomysł chyba. No to właśnie, jak cię nie lubi, to... A co ja mam powiedzieć? Ej, siema Dave. Siema Dave temu, ręka ci nie żyje, czy coś? No tak. No nie, no błagam, no to skąd? Jeszcze żyje, no właśnie to jest to, że trzeba mu powiedzieć, że musi się zgodzić na operację, ale on może nie chce się zgodzić. A powiedz mi, a może zostawmy tą rękę? Czemu w ogóle ją ruszamy? Ale jest nie, ale czekaj, to podsumujmy, jeżeli tą rękę mu zostawimy, to będzie trzeba ją amputować za chwilę, nie? Oderwać mu ją, bo po prostu jest źle. Nie? Rozumiem. Więc albo operujemy i ratujemy łapę, albo ją odcinamy i jest problem z głowy. A bardziej z ręki. To ratujemy. Nie, no dobra, ale i tak mówimy. Proszę go poinformować jako policja. Dobra. Alo, Dave, słuchaj. Mamy dla ciebie złą wiadomość. Nie, dobrą i złą. Dobrą i złą? Która jest dobra? Bo ja widzę tam, obydwie są złe. Nie, jest tak. Dobra jest taka, że wiemy jak ci pomóc. Zła? Aha. Zła jest taka, że nie będziesz chciał tej pomocy. Czemu? Ulala. No, dobra, kontynuuj więc, ty, bo ja nie mam psychy. Dobra, bo masz dwie złe opcje, więc tak, ta ręka, jak widzisz, no jest naprawdę w krytycznym stanie i ja obawiam się, że może być problem z doprowadzeniem jej do pewnej tutaj, do starej światłości, powiedzmy, żebyś mógł sobie normalnie chodzić, latać tutaj, pracować tą ręką. Może być pewien problem, ale ta ręka, albo ci ją próbujemy wyleczyć, albo jest druga tutaj opcja, że możemy ci ją amputować. Czyli po prostu będziesz mieć jedną rękę krótszą od drugiej. Taki okikuta będziesz miał. Nie zgadzam się na żadną amputację. No tak jak myśleliśmy, dwie złe informacje. To w takim razie, czyli zgadzasz się na operację. A mam wyjście? No nie mam. To jest bolesna, i jakby... Ale ty masz jakieś leki przeciwbólowe, mam jeszcze jeden, jak mu ten dam, to tak, tylko że jak ja mu go dam, to on będzie miał halucynację. Oj, to niedobrze, ty, to bardzo źle, co się stanie w takim razie, jak on ma trudno, ale no do jakiego ja mam wybór, no nie mam wyboru. Trzeba to jakieś proszę, więzienie, tak, w tym miejscu. Co? No w tym miejscu to jest miejsce akurat dla policjanta. Nie, ale tutaj będzie musiał to wypić, bo ja się boję, że on by coś rozwiązał. Ale nie, ja bym teraz... Agresywny. Nie. Dzisiaj nie możemy wykonać tej operacji. Żeby w ogóle dojść do operacji, to ty trzeba cały szereg papierów ogarnąć. Przede wszystkim. A już co się dzieje, ty? Coś co mu się dzieje, ty? No bo promieniuje mu ból, nie? Co z dietami? Bzyku, książkę potrzebuję jakąś. Masz książkę? Mam, oczywiście, że mam książkę. To zarzuć mi książką, bo ja potrzebuję spisać dokument. Proszę cię bardzo. Dawidzie, ale ja musisz nie to podpisać. Ale ja nie chcę podpisywać rzeczy, no. Jako poszkodowana żaba zgadzam się na poddanie mnie operacji polegającej na uratowaniu sprawności mojej prawej ręki. To nie jest lewa? Nie, to jest prawa. Faktycznie. Ręki oraz zgadzam się na niepowodzenie. Fajnie. Niepowodzenie i nie będę miał problemu. Aj, uwaga. Do szefa tosta, jeśli i tak stracę rękę.
I jeszcze tego, że ubezpieczenie nie obowiązuje tej operacji. Co, może jeszcze spadek na ciebie zapiszę, co? O tak, dobry pomysł, tak, dobry pomysł. To na drugiej stronie akurat, to druga umowa. Weź będzie. To zapisz, no, dobra, bo tu było... proszę, okay. Trzeba podpisać to niestety. Ale ja nie, nie ty, on to ma podpisać. Ale ja muszę zobaczyć, czy to faktycznie wszystko się zgadza. No zgadza się wszystko, dobra, żaba, podpisuj. Niestety, ale taka sytuacja. Taka poszkodowana żaba, zgadzam się na poddanie mnie operacji polegającej na uratowaniu sobie mojej prawej ręki. Dobra. O nie, ale teraz... On tam stronie, coś dopisuje, on drugie. No nie, nie dopisuje, tylko on mówi właśnie, ty, doktorze. Drobnym drukiem dopisuje na drugiej stronie, żeby... Dobre, w przypadku niepowodzenia operacji... No. Yeti jest winny $1,000,000, no dobra. Tak. Tu podpis, walić policję, podpis James Bond. Trudno, no. Jak trzeba, to trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Dobrze, akceptuję ten podpis. Ja też to nie ominie. Dobra. Dobrze, ale teraz jeszcze jedna rzecz. Trzeba jeszcze podpis policjanta. Tam, jak to podpis policjanta? Policja, to jest druga umowa z tyłu. Jako policjant więzienia biorę na siebie koszt operacji. O, dobra. Co? Zapraszam, tu, proszę bardzo. Nie. Nie ma nie, tylko takie są wymogi więzienne, prawda, nie czytałeś regulaminu. Policjant jest odpowiedzialny za to, co się dzieje w więzieniu, a nie lekarz, który pracuje normalnie w szpitalu. A ja tutaj zostałem zmuszony do pracowania w takich warunkach i leczenia takich, prawda, żab jak on. Masz coś do żab? Nie mam nic do żab, dobra, jak zostało to podziegać, a ja czuję, że tu coś pozmieniałeś. Jako policjant z więzienia nie biorę, no, patrz. No co? Podpisał, biorę na siebie koszt operacji, policjant. Dobrze. Nie biorę, moja umowa była inna. Umowa, to było dopisane było przez ciebie, to się nie liczy. Już podpisałeś, trudno, jest git, czyli wszystko jest jakby zgodne z tym. Ja tutaj robię ostateczny podpis, Szczypson mroźny szpital, o tak. Mroźny szpital. Podpisany mroźny szpital, dokument tutaj, prawda, jest odłożony w tym momencie. No czyli co, czyli jesteśmy jakby umówieni, termin operacji daje tak no... Daję no tak na, nie wiem, o, dobre. Szybson, zapraszam na Instagrama. Termin operacji daję tak, no nie wiem, no jutro, czy kiedy chcesz? No jutro. No miejmy to z głowy, Dobrze, w takim razie jutro termin operacji. Dziękuję wam bardzo. Dave oczywiście może zostać, że tak powiem, odprowadzony do celi, ale jutro ma się tutaj zgłosić i ten. A jeszcze jedną rzecz? A, nie dam się leku przeciwbólowego, to na jutro muszę zostawić. Dobrze, możecie wrócić do celi, dziękuję wam za dzisiaj. Jakby coś bolało, to proszę tu się wrócić i zgłosić, nie? Odprowadź go do celi. Dobrze, widzę. Ja też go odprowadzam. Jak widzicie, widzowie, nie jest kolorowo, Dave ma problem z łapą i trzeba to zdecydowanie naprawić tak, żeby w końcu był zdrowy, więc operacja będzie konieczna. No więc co, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro. Pozdro, cześć, pa pa.